psychocybernetyczne i socjocybernetyczne metody oceny prawdziwości informacji. Będzie dopiero to, co najbardziej kolegę naszego Macieja interesuje. Znaczy, no tam to było wprowadzenie takie wzorcowo-teoretyczne. A teraz już przejdziemy do bardzo konkretnych spraw. I zaczniemy, proszę Was, od tego, sobie zapiszemy znowu krótki podział. Ze względu na stosunek do informacji, i jej źródła, metody oceny ich prawdziwości i fałszywości dzielimy na. I tu będzie dwukropek. Po pierwsze, metody obiektywne. Polegające na ocenie samej informacji, przecinek, abstrahując od oceny jej źródła. Inaczej, interesuje nas, co mówi, a nie kto mówi. Sam Paciel jest u Giedymina, w tej książce robisz na tyle nauki. Tak, to pan tam później jeszcze pokaże w międzyczasie, albo może nawet pan podsunie. Ja w momencie, jak będę dyktował, to sobie tam do strony, zajrzę. Strony uprzednie. No więc tutaj to jest jedna metoda. Druga, metody subiektywne. Metody subiektywne polegające na ocenie informacji, poprzez ocenę jej źródła przecinek, abstrahując od oceny samej informacji. Czy interesuje nas, kto mówi? Tu jest zakładka. Aha, tu pod koniec, tak? Właśnie, no proszę. Jest już tutaj wielokrotność. No to jest tam, że tak powiem, rozdzielone na czynniki pierwsze już tu bardziej szczegółowo. Okej. Okay. No tu jest jeszcze Giedymin, to można też podać palcem. Czy to jest ten książę Giedymin? No, może. Być może pokoń. Nie badałem genealogii. Chciałbym logicznej analizy historycznej. No ale growa się, przeszkadza, jak szukam książek Giedymina, po kasyśny. No dobrze. Dobrze. No to już mogę zwrócić, żeby nie zapomnieć. To proszę tam koledze zwrócić. I teraz tak. Jeżeli na przykład informacja pochodzi od konkretnego człowieka, w przypadku pierwszym interesuje nas to, co mówi, a w drugim kto mówi, kim on jest. Nawiasem mówiąc, to ma sens tylko wtedy, jeżeli badamy motywacje informacyjne tego źródła,
Posiłki inne są nieistotne i tego u Giedymina nie ma. No ale na tym polega wyższość wzorców cybernetycznych, że są bardziej diagnostyczne. Rzecz jasna, metody obiektywne dają większą szansę prawidłowej oceny prawdziwości lub fałszywości informacji niż metody subiektywne. Nie zawsze jednak możemy je zastosować. I dlatego niejednokrotnie jesteśmy zmuszeni korzystać z metod subiektywnych. No więc dam wam przykład z tych choćby ilustracyjnych spraw. Byłem świadkiem, jak w takiej dyskusji na temat ilustracji pan Wildstein mówi tak, że no, ten system, czyli komuna, trzymał się. Wszystko w nim było załgane, ale jak się trzymał, to musiał być jakiś obieg informacji prawdziwych. No i to był właśnie ten obieg informacji wewnętrznych, zwłaszcza policyjnych. I to było, powiedzmy, podstawą tego systemu. No nawiasem mówiąc, nie wiem, czy pan redaktor Wilson wie, że... Ale to stary Wilson, Bronek. No tak, tak, Mniso Wilcze, ten listy Wilcztajna. W każdym razie on proszę was, tutaj jak już jesteśmy przy informacji, to akurat system informacji był piętą achillesową PRL-u i Sojuszu zresztą też, ale pominąwszy to, były różne obiegi informacji. Był obieg informacji, ten nazwijmy go policyjny, MSW w wojsku, WSW drugi zarząd. Był obieg informacji partyjny, nie mniej ważny, bo tylko pan Wilson nie należał do partii i nie wie, że na przykład w partii istniało coś takiego jak rozmowy partyjne. Każdy członek partii raz do roku. U nas to zresztą w kieleckiej organizacji było koło Wielkiej Nocy. Było ciekawie. Szedł na tak zwane rozmowy partyjne. To pewnie solidaruchy by sobie wyobrażały, że to donosy. Tam się składało, no, można było i donosy składać, ale nie to było głównym tematem. Przede wszystkim chodziło o propozycję ulepszenia w zakładzie pracy. O tym się też zajmowała, nie tylko samą polityką. I na przykład były też zebrania partyjne, ogólnouczelniane i na takie otwarte zebranie partyjne mógł przyjść każdy, również bezpartyjny, zabrać głos, krytykować każdego, nawet ministra mógł krytykować, no nie mówiąc już o rektorze, bo czasem bezpieczniej ministra krytykować niż rektora albo dziekana. I jeżeli by go cokolwiek złego spotkało, to ten szykanujący by miał do czynienia z partią, bo zabierający głos na zebraniu partyjnym był pod ochroną partii. Bo swoboda wypowiedzi. Niekoniecznie to upubliczniano, ale mówić mu wszystko. Mogła przyjść sprzątaczka bezpartyjna i objechać jak burą sukę rektora. Dziś nie ma na uczelniach, ani w instytucjach. W ogóle takiego forum. Co teoretycznie? Czysto teoretycznie, proszę. Nieprawda, proszę pana, byłem świadkiem takiej sytuacji. Ja mówię to z doświadczenia. Jak ja coś mówię, to nie na podstawie, że jedna pani powiedziała, albo że tylko w statucie było. Statut to może być świstek papieru, to była praktyka. Obserwacja uczestniczących. Nie, obserwacja uczestniczących. Zgadzam się, tylko ja mam na myśli, że to tak przez analogię jest do tej działalności na przykład racjonalizatorskiej, prawda? Też mogliby się buntować architekci, ale czy projektanci, ale nie. No była taka możliwość. Takie działalność optymalizacji, że ktoś jest tylko pieniądze. To miało sens. Pana, ale było też zabawne, bo w partii była taka zasada, bardzo istotna. Jak na członka partii wpływał donos do instancji partyjnej, to jest ciekawe rozwiązanie organizatoryczne.
to dana instancja przedstawiała ten donos towarzyszowi. Nie było tak, że zbieramy haki, do teczki to wszystko idzie, jak trzeba to wyciągamy. Tak to robiła policja. To do Komisji Kontroli Partyjnej? Donos szef? Nie, do instancji, no mówić, do Komisji Kontroli Partyjnej, ale, ale do dowolnej instancji partyjnej mogło iść. I teraz, proszę was, no zresztą bezpartyjni to nie wiedzieli nawet, gdzie jest ta Komisja Kontroli Partyjnej. A gdzie jest organizacja partyjna w ich zakładzie pracy, to każdy wiedział. I mógł każdy pójść tam. No i kiedyś było na te rozmowy partyjne, to chodzono w zależności, czyjej nomenklaturze było dane stanowisko. Więc na przykład dyrektor naszego instytutu był w nomenklaturze Komitetu Wojewódzkiego. Więc na rozmowy partyjne chodził do Komitetu Wojewódzkiego i kiedyś zwrócił i mówi: słuchajcie, pokazano mi, w jednym dniu przyszło na mnie 16 donosów. Ale te donosczyki nie wiedziały, bo sobie wyobrażały, że to będzie tak jak z policją, ochrona źródeł informacji. Te donosy przedstawiono towarzyszowi i on wiedział, no, kto na niego donosił. Absolutnie. No nie, no to chodziło o lojalność, jak towarzysza przychodzą do nocy, to się przede wszystkim jego informuje, kto mu tam robi koło D za przeproszeniem. Podstawowa sprawa. Czyli głównie ludzie pisali, jak już te donosy, to one głównie trafiały do organizacji partyjnych, tak? No jeśli pisały do organizacji partyjnej, bo ktoś mógł napisać do policji, to policja, no, a w policja to brała do szaf, do teczki, jak im pasowało, to wykorzystywali od razu, jak nie pasowało, to chowali to na odpowiedni moment, oczywiście nie informowali tego, kto donosił, no chyba, że im pasowało, to mogli poinformować. To były metody policyjne. W partii nie stosowano metod policyjnych. Mówię z własnego doświadczenia. No, chyba, że gdzieś się zdarzyły jakieś takie czarne owce, które tego nie przestrzegały, no ale to już była ich działalność antypartyjna dosłownie. No i też, co było ciekawe, każde raz w miesiącu powinno być zebranie obowiązkowo każdej organizacji partyjnej i zaczynało się od szkolenia. Obligatoryjne stałe szkolenie, ustawiczne szkolenie, czego obecne partie nie robią. Z tego co wiem, żadna nie robi tego. I dopiero po wykładzie, dyskusji na temat wykładu przechodzono do bieżączki, sprawy organizacyjne, personalne. Bo jakby zaczęli od spraw organizacyjno-personalnych, to już by nie było miejsca na prelekcje. Czyli będąc jednocześnie zarejestrowanym w Służbie Bezpieczeństwa, też się pisało, też były osoby, które pisały donosy, które były jednocześnie, nie były zarejestrowane. Nie rozumiem. Czy były osoby, które pisały do SB donosy, nie będąc zarejestrowanym? Tak. No pewnie. No jeszcze ile pisali? A teraz ile piszą? Ojej, teraz jest tych policji zbierających donosy chyba 10 czy 11 dosłownie. Piszą ludzie potworne ilości. No, a no, urząd skarbowy, panie docencie? Nie, na razie nie. Tak. Mamy do czynienia z wynajmem, to pierwsza osoba, cokolwiek się nie spodoba, to... Tak, nie ma. Urząd skarbowy? Tak jest. Oczywiście pisali z tym, że jak ktoś nie był stałym, rejestrowanym osobowym źródłem informacji... To był inny polecany donosu. To nie podlega ochronie. No, ona to jest taki żydowski raport. Ludzie sobie wyobrażają, że jak napisze donos na policję, to będzie podlegał ochronie. Nie! Jak sam pisze z własnej inicjatywy. Żydowskie czy nie jest źródłem tajnym podlegającym ochronie, to policja może robić z tym, co chce. Może ujawnić. Dlatego, że to już jest na łasce i nie łasce policji. I policja może to ujawnić, nie naruszając etyki policyjnej.
No dobrze, teraz proszę was. Antywacje witalne. Tak, tak, to jest teraz. Proszę sobie odbranzowianie. Zanotować. Da dwie definicje. Oczywiście w tej badanie prawdziwości i fałszywości informacji to w społecznych procesach oraz procesów przekazywania, przetwarzania tych informacji ma zasadnicze znaczenie zarówno dla metodologii nauk społecznych, jak i dla administracji, policji, sądów, prokuratury. I tutaj, no tu właśnie są zasadnicze braki w szkoleniu tych kadr. Na studiach prawniczych nie ma tego, prawda? Nie ma. Policja przed powstaniem listopadowym też była dobrze wyszkolona. Też ma dobrze finansowane. No też, tylko agentura pruska zrobiła udaną propozycję. Nie, raczej nie była, to był tylko taki żart też. Nie była ani finansowana, ani nie przeszkolona. Ani co? Nie było jakichś moralnych, powiedzmy. Kto nie był przeszkolony? Kryteriów. No przed powstaniem listopadowym. Jak to nie? No, tak, generał Rażniewski był fachowcem i ten wywiad organizował słynny makro. Jak na owe czasy była bardzo profesjonalna służba. Tylko to była walka służb, bo agentura pruska działała kontra. No właśnie. I teraz, no na przykład konsul pruski storpedował próbę porozumienia między powstańcami w noc listopadową a Wielkim Księciem. Ciekawe. Wielki książę też zmarł, ciekawe okoliczności, jak coś tam zjadł, jakieś maliny, no, czy coś tak, takiego, prawda? Tak, bardzo ciekawe. Bo Wielki Książę Konstanty był duszą po stronie powstańców, jak tam pod Grochowem rosyjska armia dostała lanie, to on się cieszy i mówi, patrz jak moja armia tam to jest słynne. Leje, to słynne powiedzenie. On był Polakiem, mówiącym, że należący do cywilizacji turańskiej. To się nie podobało. Tak. No, że tam ich szkolił, to bo tam, prawda, kresował. Jak się dużo daje w tym jest, z tym szkoleniem, w tym ingochamstwie i tak dalej. Że co? Że to jest tak księżna łowiska, jakby ten film, tam niby uderzył jakiegoś na paradzie, ten się Te kadry były dobrze wyszkolone, bo to byli Napoleończycy. Tam to wiele nie musiał szkolić. No więc właśnie. Uważał, że to on szkolił. No, ale teraz wiadomo, jaki był stosunek cara też do tych swojej szlachty, prawda? Jak ktoś tam jakiś popełnił dyshonor, to wzywał i tym robił, co chciał, prawda, z człowiekiem. Stosunek był typowo turański. Ubrać tam na przykład worek na siebie, prawda, pójść tam na dwór do kogoś, prawda, i tam udawać na przykład, nie wiem, no, psa, czy tam błagać o... Przydałoby się. Turański system. Więc słuchajcie, teraz definicję. Cały ojcem, prawda? Psychocybernetyczna teoria informacji. Psychocybernetyczna teoria informacji bada wpływ. Bada wpływ. Jak i właściwości psychocybernetyczne właśnie. Obiektów przekazujących. Odbierających informacje wywierają na prawdziwość lub fałszywość tych informacji. Biorąc pod uwagę, że ludzie są systemami autonomicznymi. Kropka. Psychocybernetyczna teoria informacji, no w skrócie PTI.
Policja z PTI bada też wpływ. Bada też wpływ wspomnianych właściwości. Na stosowane przez ludzi kryteria prawdy. Różni ludzie mają różne kryteria prawdy. Dwóch ludzi mówi, że coś jest prawdą, to to nie musi być ta sama prawda. A nawet Nietzsche mówił, że Fryderyk Nietzsche, że kryterium trafnego postrzegania nie istnieje, bo też. Że co, co? Kryterium trafnego postrzegania nie istnieje. Jakiego postrzegania? Trafnego. No nie wiem, co on rozumiał przez trafne postrzeganie. Nie wiem, co on rozumiał przez kryterium. I proponuję, żeby terminu z innych języków nie wrzucać tutaj, bo to się wtedy robi dezinformacja od razu. To jest tak jak Mejda, co potrzebna do buczerni, a moja kara stenduje na kornerze streeta. Proponuję nie wrzucać elementów tekstów nieopartych o nasz słownik. Bo to może zupełnie co innego znaczyć. Znaczy, prawidłowo musiał zapytać pana o definicję. Który mi operuje niczym. Definicję powinien podać w swoich dziełach. Jeżeli nie podawał, to znaczy, że to są dzieła nienaukowe, mnie nie interesują. Ja będę chciał czytać. Ale to był filozof, słucham? To był filozof. No był, ale nie, nie ma dowodu. Nie każdy filozof. Nie każdy filozof uważany za filozofa jest filozofem według naszych kryteriów. Do mnie mama nie mówiła, że jestem filozof. A druga sprawa, proszę pana. Naprawdę. To trzeba pamiętać, że filozof. Filozof nie podaje, nie musi się podawać dowody. Więc może sobie filozof brać i mówić, co chce. Filozof jesteś. Ale podobnie przynajmniej... Filozofowie z jego twierdzeń wyciągają dla bardzo daleko idące wnioski. No to jest ich prywatna sprawa. Niech sobie wyciągają. Ale z tego nie wynika, że te wnioski cokolwiek mają wspólnego z prawdą. A my tu dochodzimy do prawdy. I nie interesuje nas, co na temat prawdy mówili ludzie z minionych epok. Tak, tak. To jest egzemplifikacja tego, co pan docent powiedział tutaj. Że? Definicji. Że co? No, w definicji psychocybernetycznej to informacji. No, ale niech pan mi wyjaśni, dlaczego to jest egzemplifikacja, bo nie załapałem. No, że są różne kryteria, prawda? Czy no, być kryterium takie filozoficzno jakieś tam. No. Czy też idziemy w krzaki? Ja nie bardzo rozumiem. Nie załapałem, wie pan, ja jestem wolnomyślicielem. Wolnomyślę. Nie bardzo kumam. Być może, że to. Tam, co masz na myśli? O to chodzi, tak. No dobrze, więc tutaj chodzi. To kwestia interpretacji, prawda? Słucham? To jest kwestia interpretacji. Nie, tu akurat mi nie o interpretację chodzi. Interpretacja to jest inna sprawa. Chodzi mi o to, że różni ludzie stosują różne kryteria prawdy. Zależne od struktury motywacji. Jeżeli Nietzsche to miał na myśli, to jest egzemplifikacja. No tak, a jeżeli miał na myśli co innego, to jest nieaprobowo. Wynika z tego. No nic, ja nic nie wiem z tego, co pan powiedział. Nie wiem, czy Nietzsche znał socjocybernetyczny podział norm i motywacji. Chyba nie znał. Chyba nie zbierał tylko techniczną się. Może miał wizję. Może miał wizję. Czy już cybernetyka istniała, więc... Cybernetyka istniała. Może Platona czytał. Ale cybernetyka z epoki przednazorowskiej. Coś w tym jest. Nie, no być może, że to jest... Może Abera czytał. Tylko ja nie wiem, czy to akurat... Kto to jest? To miał na myśli. W każdym razie tutaj chodzi o to, że różni ludzie stosują różne kryteria. Szerzej w cywilizacjach różnych są różne kryteria. Ale na poziomie psychocybernetyki to chodzi o ludzi indywidualnych. Tu jeszcze o cywilizacji nie mówimy. No, daj taki prostszy sposób.
jeden człowiek uważa, że prawda jest to, co ksiądz na kazaniu powiedział, a drugi uważa, że prawda jest to, co pani profesor od benderologii powiedziała. To są kryteria. A trzeci powie, że kryterium dla tych mężczyzn istnieje. No a trzeci powie, że w ogóle... Wszystko jest dozwolone, prawda? Rób tam, co chce. Nie, to niech pan nie myli. Wszystko jest dozwolone, to jest norma. Nie, 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 ale nie mieszajmy pojęć, proszę pana. Żarty też powinny być przemyślane, a nie takie siziste brzonki wyrwają krężelą wewnątrz pląku. To nie o to chodzi. To takie wtręty bywają. Wszelkie podobieństwa do dyskutantów są przypadkowe i proszę tego nie stosować. Chodzi mi o to, że jeżeli kogoś nie interesuje prawda, to jesteśmy w sferze procesów poznawczych. Jak mówimy, co jest dozwolone w działaniu, to jesteśmy w sferze procesów decyzyjnych. I tego nie należy mieszać, bośmy to już sobie podefiniowali. No i teraz druga definicja. Socjocybernetyczna teoria informacji bada analogiczny wpływ właściwości nadsystemów autonomicznych otworzyć nawias na przykład cywilizacji w rozumieniu koniecznego. Zamknąć nawias. Pada analogiczny wpływ właściwości nadsystemów autonomicznych w nawiasie na przykład cywilizacji w rozumieniu koniecznego. Zamknąć nawias, kropka. Nad systemami takimi są społeczeństwa. A w związku z tym socjocybernetyczna teoria poznania, i to proszę podkreślić, socjocybernetyczna teoria poznania, kiedy było w Warszawie, nie Warszawy i nie Kielc i nie Krakowa. Socjocybernetyczna teoria poznania i oparta na niej socjocybernetyczna teoria informacji, no ta, którą teraz patroszymy. I oparta na niej socjocybernetyczna teoria informacji, przecinek, bada wpływ systemów sterowania społecznego, w skrócie SSS, w nawiasie cywilizacji. Czyli SS to kwadrat. Nie. Waffel SS. Półtora SS. Znaczy drugi. No, 2S to jest SS, a 3S to jest półtora SS. No to jest właśnie bardzo a propos, można powiedzieć. To jak najbardziej. Proszę pana, to jest taka numerologia socjocybernetyczna. Więc oparta na niej socjocybernetyczna teoria informacji bada wpływ systemów sterowania społecznego na stosowane w nich kryteria prawdy. Oraz
na samorozumienie terminów prawda i fałsz. To być może to właśnie do tego by pasowało to, co Nietzsche powiedział. Mhm. A pan cytował. Tu by chyba no. Można umieścić. Tak, tak. To ile dobrze rozumiemy Nietzschego. No ile tak. Na stosowane w nich kryteria prawdy oraz na samo rozumienie terminów prawdy i fałsz. Myślnik w szerszym ujęciu nastosowano w nich epistemologię. Obowiązkowo dwa działy, tak jak w religii musi być, muszą być normy ideologiczne i normy etyczne, a inne mogą być, nie muszą. Tak w każdej filozofii muszą być co najmniej ontologia, czyli nauka o istocie rzeczy i epistemologia, czyli teoria poznania po prostu. Gnozeologia to jeszcze są niezłe. No gnozeologia to jest w tym szerszym takim. No tak jak mówimy o już w tym najszerszym sensie, to można tu mówić bardziej o gnozeologii. Ale już ja się raczej staram zawęzić do epistemologii. Profesor Tomka to też trochę zawęził. Słucham? Gnozeologię profesor Tomka trochę zawęził. Tak. Bo między taką skali naukową, a taką już jeszcze tam złączeniem religii. No, taka ściśle naukowa to jest właśnie epistemologia. No to tak, tak właśnie. A gnozeologia to jest tam złączeniem filozofii na przykład. O, się objawi może też nawet. Tak, najbardziej. I teraz ten wpływ właściwości sterowniczych człowieka, czyli jego reaktywności po prostu, jako systemu autonomicznego na sposób przekazywania informacji, to przedstawił Mazur. A najbardziej oczywiście najszerzej i najgłębiej przedstawił to w tych twierdzeniach dotyczących dynamizmu, czyli główną rzeczą, bo u niego badanie dynamizmu charakteru na przekazywanie informacji. To jest zawarte w książce Cybernetyka i charakter. I to u mnie też w cybernetycznej analizie systemów i procesów społecznych, to co kolega przywódcy jest przedstawione. No co tutaj można powiedzieć tak w skrócie, że egzodynamicy wykazują tendencję do, może to napiszmy nawet sobie, egzodynamicy, wpływ, no krótko napiszmy, wpływ dynamizmu charakteru na sposób przekazywania informacji. Ujmijmy to krótko. Egzodynamik będzie wykazywał tendencję do dezinformowania symulacyjnego.
symulacyjne. Czy na przykład jakiś świat jest piękny? No tak, ale to pan zapada, że on jest brzydki. No właśnie. No jeżeli... Tak, no to tak. Z egzotynami będzie konfabulowa, tendencja do konfabulowania. Przyjazd sprawiany. To jest bardzo istotne przy ocenie prawdziwości zeznań, na przykład. Świadków, podejrzanych i tak dalej. No więc mamy zmyślanie. Bardzo często występuje. Egzostatyk. Będzie raczej pseudoinformowany, to będzie tendencja do pseudoinformowania. Też symulacyjne oczywiście. Egzodynamik ma bujną wyobraźnię. Nie bardzo rozróżnia swoje wyobrażenia i realną rzeczywistość. Jeżeli ma wyobrażenia, że świat jest gender, to będzie przedstawiał jako prawdziwe obrazy odpowiadające jego wyobrażeniom. I należy sobie zaraz wyobrażać, że to źli ludzie, że oni chcą dywersję robić. Niekoniecznie. Albo nie musi w ogóle tak być. Oni po prostu mają taką wizję. I idealizm, teoria poznawczy, to jest właśnie ideologia, no, znaczy koncepcja, podejście. Bardzo odpowiadające egzodynamikom i egzostatykom ewentualnie. A egzostatykom już mniej, bo egzostatyk będzie upiększał. Ale niekoniecznie całkowicie zmyślał. Czyli bardzo sprytna koncepcja. Słucham? Bardzo sprytna koncepcja filozoficzna. Tego zaprogramowania tych młodych elit. No może można to i tak ująć. W każdym razie egzostatyk to będzie, no nie będzie zmyślał, tylko będzie koloryzował rzeczywistość. Łączy elementy rzeczywistości z, no, z pewnymi upiększeniami. Ale nie tak całkiem odlotowo oderwanymi. No, w związku z czym proszę raz można poważniej traktować relacje egzostatyków, ale trzeba odcedzać te upiększenia. Kolejny przypadek to jest statek. Kolejna klasa dynamizmu charakteru. Statek. No to on oczywiście będzie miał tendencję do transinformowania, czyli informowania wiernego. Oczywiście, ja tu zrobię swój wtręt. Jeszcze trzeba by założyć, że to jest statek, który ma dostatecznie silne motywacje poznawcze. Bo jak nie ma motywacji poznawczych, to dla niego to jest wszystko jedno. I wobec tego może być rzeczą zupełnego przypadku, czy on będzie mówił prawdę, czy nieprawdę. Ale jeśli ma dostatecznie silne, niekoniecznie dominujące motywacje poznawcze, to na jego informacjach można polegać. Dalej mamy endostatyka.
To są jest wszystko twierdzenia Mazura. To nie jest żadna moja koncepcja. Oczywiście ten dostatek będzie miał tendencję do pseudoinformowania desymulacyjnego. Desymulacyjne. Proszę was, czyli skrywanie pewnych rzeczy. Niekoniecznie łganie, ale ukrywanie pewnych spraw. I tutaj na przykład jak mamy materiały, no sprawozdania na przykład. To jest bardzo ważne, jaki to jest, jaki szczebel to pisał. Jeżeli to pisał już wyższy szczebel, no na przykład oficer w wyższym stopniu, to jest bardzo prawdopodobne, że to będzie dostatek. I w związku z czym można z góry założyć, że tam pewne informacje będą ukrywane. Również przed przełożonymi. To nie jest tak, że tam powiedzmy podwładni zawsze są lojalni wobec przełożonych. Byłoby to założenie, powiedziałbym, ryzykowne, naiwne wręcz. I dlatego wówczas to się nazywała Akademia, teraz to się nazywa Uniwersytet Bundeswehry, z którym współpracowali niektórzy mazuryści. Ja oczywiście tutaj już się obnażę jako endostatyk albo endodynamik, nazwisk nie podam, ale to ja się usprawiedliwię, bo jestem dziennikarzem. Traktuję tych ludzi jako moje osobowe źródła informacji, chronione tajemnicą dziennikarską. No i oni właśnie dowiedzieli się od tych kolegów niemieckich, to już były lata 90., a Niemcy potrafią docenić fachowców, Polacy niekoniecznie. Mówię o dominancie oczywiście, a nie o poszczególnych przypadkach. No i oni oczywiście rozmawiali z tym mazurowcem jako fachowcem i powiedzieli mu, że przy testach, od których zależy przyjmowanie kandydatów do tej akademii, stosują testy według Mazura, bo są lepsze niż testy psychologów. Przede wszystkim dlatego, że testy psychologów, nawet jeśli założyć, że bardzo dobrze oceniają, to stan aktualny tylko. A nie dają prognozy na dłuższy okres czasu. No najwyżej na krótki czas. Nie dają rozpoznania, jak się będą zmieniać te parametry osobowości w przyszłości. No a teoria Mazura daje takie podstawy. I mówi, że kandydat do tej akademii okazuje się endostatykiem, na oficera idealny, zwłaszcza na wyższego, no ale mówimy, wiemy, że za lat 15 albo 20 to nieuchronnie wejdzie. Gdzie na emeryturze? Nie, no pan się nie idzie po 15 latach na emeryturę. To pan ma tutaj polskie projekcje Polnische Wirtschaft. Tam nie jest Polnische Wirtschaft. Tu matki dzieci straszą i napominają, to opowiadał jeden znajomy naukowiec Niemiec, że jak z bratem mieli bałagan w pokoju, to matka mówiła, u was tu jest Polnische Wirtschaft. Ale my już tak jesteśmy
przyzwyczajeni do poniżenia, że to rzutujemy na Niemcy. Nie, w Niemczech tego nie ma, takich rzeczy. Poza marginesem, bo wszędzie są marginesy, mówię o głównej części rozkładu normalnego. No i proszę was, a co będzie robił endodynamik? Dezinformował dysymulację. Znaczy ja dobrze czytam, ale źle napisałem sobie w konspekcie. To jest oczywiście tu. O. A to tu. Może lepiej było tak zostawić, jeśli ten konspekt dostanie w ręce wrogów. No wie pan, to jest myśl. Kodowanie przy pomocy planszetki celuloidowej. Tu będzie endodynamik. Będzie wykazywał tendencję do dezinformowania dysymulacyjnego, no wręcz do skrywania wszystkiego, co jest istotne. Fisztok. No tak. Dysymulacyjne. No więc przy tych kandydatach do Akademii Ówczesnej Bundeswehry mówili tak, jeżeli to jest już endostatyk, to on teraz jest optymalny, no ale wiemy, że będzie dobrym oficerem, awansuje, w międzyczasie wejdzie obszar endodynamizmu, a to jest nieuprawne, bo to wynika z drugiej zasady termodynamiki. To żarty. Najważniejsze prawo fizyki. No i wtedy będzie, no, na przykład, dezinformował przełożonych. Nie mówiąc już o innych sprawach. W ogóle endodynamik na bardzo wysokim stanowisku, zwłaszcza w wojsku, to jest niebezpieczeństwo, że może zamach stanu zrobić. Od takich się roi w krajach Ameryki Południowej. Że u nas nie jest. Słucham? Że u nas nikt nie chce, że jest taki syndrom, nawet komuś się nie chce zrobić. Nie. Nie ma czym. U nas wyznaczyli takie ostre granice, po których musi przechodzić do rezerwy wyższy oficer, żeby zabezpieczyć się przed tym. O, to jest dobry polski wyższa. Tak. To jest, powiedziałbym, no, spadek po nieboszce komunie tak zwany. A oni się bali zamachów stanu wojskowych i chcieli się przed nimi zabezpieczyć. Bardzo precyzyjnie się zabezpieczyli. Tylko, że was... ale wtedy ja... Kto słyszał, to słyszał, a kto nie, to powiem. Inni sobie tylko to powtórzą, że ten Mazurowiec mówi, no to pewnie wydacie tłumaczenie niemieckie Mazura, cybernetyka i charakter. A Niemiec szczerze mówiąc, sojusznik do sojusznika. Nie, to jest za skuteczne narzędzie, żeby to wszystkim udostępniać. A ja sobie pomyślałem. To są błędy i wy pan nie chce mi podać, żeby... Ale już nie, nie powiedziałem, no bo mi przekazał sojusznika. Ja mogę to słuchać na YouTube. Że do zbadania struktury motywacji na przykład, no to tam są błędy. Ale niech sobie sojusznicy pracują z tymi błędami, to i tak jest wielki postęp. Więc niech nie stopyczą. Nawet jeśli się dowiedzą, niech sobie posłuchają. Ja nie będę na wykładzie i nie opanują metody, to im niewiele to pomoże. A co najwyżej oderwie zaufanie do Mazura. Ale ten, jak ja jednemu z mazurowców powiedziałem o tym, no i jeszcze tam innych błędach, to pionier musi popełniać błędy. Im więcej błędów, tym większa chwała. Operacja, znaczy, że przełomowe odkrycia dokonywał
rzuca dwójkę, niech pan nie publikuje o tych błędach Mazura, bo to podrywało autorytet. Ja mówię, przecież Mazur mówił, że w nauce nie ma autorytetu. Nie ma autorytetu prócz Mazura. Nie. A Kosecki jest jego prorok. Wcale o tym Mazur nie mówił. Jak mu wykazałem błąd, to nawet dorobił przykłady. Do też, no tam zdaje się Węgrzy znalazł jakieś maszynopisy niepublikowane Mazura, gdzie jest dowód, że przekonałem go. Nie, Mazur był otwarty na prawdę. Ale jeśli chodzi o, no a ja sam, to sam tu w błędu się znajdowałem. I wam się tu z tych błędów spowiadałem publicznie przed kamerami. Więc proszę was, no a dorobek tam mówił, żeby nie polegać na młodym Koseckim, bo tam są błędy i wypaczenia, tylko na starym, a jeszcze najlepiej łącznie z wysłuchaniem wykładu, a ja mówię, ale też trzeba krytycznie słuchać i poprawiać. A tu właśnie jeden z kolegów mnie poprawił. Jak się pomyliłem, to od razu mnie poprawił i tam przerabiałem. Tu nawet w konspekcie przekreśliłem i napisałem, że nie z tą poprawką. No więc proszę was, to takie różne rzeczy i rzeczowniki są. Teraz proszę was, proszę sobie dalej. Tylko jeszcze mówił, że nie bierze matematyki. Zanotować. Ale wierzył logikę. Słucham? Więc dlatego Einstein mówił, że nie wierzy matematyki, ale wierzył logikę. No to głęboka myśl, tak. No. Tak. Znaczy to ja dorobiłem to, że on logika to trzyma. Absolutnie. Absolutnie, tak? No, i tylko tak, zoologiczny antysemita może to kwestionować. No właśnie. No. Pytanie, czy logika nie jest częścią matematyki? No nie jest, metadziedziną. Spór o to. Po to, żeby przeprowadzać dowody twierdzeń matematyki, trzeba założyć, no tak jak aksjomaty, odpowiednie twierdzenia logiki. I dlatego nasza logika informacyjna, można powiedzieć, wymaga zmian podstaw całej nauki. Ja dlatego tak przestrzegam przed mieszaniem tej starej nauki, przed teorią informacyjną z naszymi tekstami. No bo to jest można to robić. Z widzenia empirycznego. To przerwić. To jest ta dialogiczność i tak dalej, że to się wszystko przenika, przechodzi, te cytaty i to wszystko myśli, a to jest zupełnie inne podejście, prawda? Tak jest. No to tak. No to jest tak, jak mieszamy słowa z różnych języków w jednym tekście. To nie jest prawidłowe. No to myśmy się tak łaciny uczymy. Ego idem cum lapidem. Kanisa mnie szczeka. Ja kanisa lapidem, a kanis ucieka. A bo kwinon habet kobyłkam piechota edebet. No i takie teksty. Proszę sobie teraz zanotować dalej, że ogólnie można stwierdzić, że uznawanie pewnych informacji za prawdziwe lub fałszywe i związane z tym kształtowanie swego obrazu świata, obrazu w rozumieniu naszym. Nie mylić obrazu ze światem, z oryginałem. Świat traktujemy jako oryginał, a tu mówimy o obrazie. Myślnik znaczy, tu wyjaśnimy, co to znaczy obraz świata. Rozumianego jako ogólny system informacji, rozumianego
jako ogólny system informacji uznany przez danego osobnika za prawdziwy, uznawany przez danego osobnika za prawdziwy, koniec myślnika, zależy w dużej mierze od jego właściwości intelektualnych, w rozumieniu mazurowskim oczywiście, czyli inteligencja, pojętność i talent. Jako trzy niezależne właściwości. Rozumianego jak, zależy w dużej mierze od jego właściwości intelektualnych, przecinek, warunkujących sposób przetwarzania przezeń informacji. Przecinek. Zwłaszcza zaś od struktury jego motywacji. Można to w sposób popularny wyrazić w następujący sposób. Każdy ma tendencję do uznawania za prawdę tego, co jest zgodne z jego potrzebami, zależnymi od jego właściwości psychocybernetycznych. Oraz uznawania za fałsz tego, co jest z tymi właściwościami niezgodne. Inaczej. Chodzi tu o branie życzeń za rzeczywistość. To już tradycyjna psychologia to zjawisko dobrze zbadała. Więc tu jest też bardzo ważna sprawa dotycząca rozpoznawania, zwłaszcza struktury motywacji u człowieka, bez uciekania się do testu. Pytanie, co on uważa za prawdę i jak ustala, co jest prawdą, a co nie. No jak ktoś mówi, o wszystkim decydują pieniądze, no to już mamy sygnał.
Tym niemniej trzeba wiedzieć, że statecy na przykład mają tendencję do ulegania wpływom otoczenia. I wobec tego, jak otoczenie będzie ich programować, będzie im wmawiać, że o wszystkim decyduje ekonomia, że człowiek to jest homo economicus, no tak jak klasyczni liberałowie zakładali, no to ludzie o dużej podatności, statek o dużej podatności będzie się temu poddawał i będzie to recytował. Ale to niekoniecznie musi być zgodne z jego przekonaniami. W tym ostatnim być może wykładzie Mazura dla sportowców, który nagrał nieboszczyk Jędrecki, Mazur mówi o tych sprawach i o metodologii. Czym się różni psychologia? No, ja bym już mówił o psychologii tradycyjnej, przedmazurowskiej, z tym, że ona nadal się rozwija. Od cybernetyki. Otóż psychologowie badają przede wszystkim wypowiedzi ludzi. No, badanie psychologiczne to przede wszystkim rozmowa. I tutaj, jeżeli się nie uwzględni tej podatności na programowanie, a programowanie się odbywa przez media, odbywa się przez szkołę, odbywa się przez takie kontakty, no to możemy tutaj popełnić pewną pomyłkę. Psychologowie wypracowali tradycyjnie oczywiście takie pewne metody ustalania, czy dany osobnik mówi prawdę, czy nie mówi. Czy nie mówi prawdę, ale tu znowu nie ma uniwersalnej takiej metody. Dlatego, że możemy zbadać co najwyżej, czy on świadomie mówi prawdę. Natomiast jeżeli on nas wprowadza w błąd, ale nie jest tego świadomy, no to już jest dużo trudniej wykryć. To trzeba badać rzeczywiste zachowania człowieka w rzeczywistych sytuacjach. I dlatego życiorys decyzyjny jest dużo ważniejszy niż ten CV tam. Ale jest to psychologia decyzyjna, która bierze pod uwagę właśnie wpływ otoczenia. Na przykład środowiska, w którym ktoś żyje, rodzinny. Dlatego wychodzi z założenia, że terapia powinna być też grupowa, dotyczyć całej rodziny, ekosystemu. Co to ale... jest psychologia decyzyjna? Bo to różnie można rozumieć. Co systemowa, to... powiedziałem, decyzyjna. Ja powiedziałem decyzyjna. Ja zrozumiałem, decyzyjna. Decyzyjna. Tak, to się przyjęło. A powiedział psychologia systemowa. Decyzyjna. Systemowa. A co to jest psychologia systemowa? I czy może być psychologia niesystemowa? Nie wiem, pytanie. Psychologia wzorcowa i modelowa. To czekaj, to chyba nie psychologia. Nie wiem, czy to o to chodzi. Ja się pytam. Kolega użył pewnych terminów, ja nie wiem, co one znaczą. No, no. Cybernetycy, prawda? Psychologowie, Bateson i tak dalej. Nie, te terapie grupowe to często prowadzą... Szkoła Palo Alto na przykład. No ale szkoła Dufenschwanza mówi, że te terapie grupowe mogą prowadzić do orgiastycznych. No właśnie, niektórzy robią grupowo. Nie wiem, nie wikałem. No więc widzi pan, no nie wiadomo nie o co chodzi. Nie wiadomo co chodzi, chodzi o pieniądze. To, że na... O, ekonomizm. A no co, to jest ekonomizm. No seks, to drugi raz zrobię. Silne motywacje ekonomiczne. Piękna sprawa. Albo jeszcze coś innego. No to ale co innego. No, jeszcze od... Słuchajcie, bo jeżeli chodzi o sprawy, na przykład jak ktoś... Ktoś mówił, że właśnie pieniądze o wszystkim decydują, albo że jak nie wiadomo, troszeczkę. O władzę. To, chodzi to... Pieniądze, seks albo władzę. Pieniądze. To jest pierwsze pytanie. No nie wiemy, czy to jest wpływ. No już dziękuję.
otoczenia, bo tak się ludzie odmawia w tej chwili. Media, powiedzmy, na studiach, w szkole, to ciągle to ludziom ładują do głowy. I teraz, żeby sprawdzić, czy to jest rzeczywiste przekonanie tego człowieka związane z jego motywacjami, czy też w ramach podatności go tak oprogramowano, to trzeba zadać jedno proste pytanie. A co pan rozumie przez pieniądze? Proszę mi podać definicję pieniądza. No na przykład kolegę pytam. To jest dobre pytanie. Co to jest pieniądz? To zmiera tego, ile było innych ciuchów można sobie. No co to jest pieniądz? To już było trzy razy. Papierek, złoto. Tacy ludzie trochę poduczeni, to powiedzą, pieniądz jest miernikiem wartości. Tak, na przykład. Na przykład. Ja mówię, to co pan twierdzi, że miernik decyduje o wszystkim, to jest tak, jak powiedzieć, że o temperaturze na dworze decyduje ten to jest co? Wczoraj pan o tym mówił już, co było wczoraj. Co? Kryteria społeczne. Co takiego? Kapitalista. Nie rozumiem, o czym pan mówił. Pan mówi to jest, takimi skrótami, że ja się gubię. Ja jestem wolnomyślicielem. Kapitalisty na przykład, że jego, czy dla tych tam, no tej klasy ludzi, którzy dorobiła się i w ten sposób swoją wartość liczą, że posiadają jakąś ilość pieniędzy, jakąś... To były witalne, nie wiem, może. Wartość. To witalne właśnie są motywacje. A ty nie chodzę w to, jakie to są motywacje. No nie, ale teraz ja mówię o tym, w jaki sposób odróżnić poglądy, które są wdrukowane przez otoczenie w ramach podatności, bo tylko tutaj jest granica manipulacji, od rzeczywistych motywacji. No jak nie mamy sytuacji, w których człowiek się sprawdza, musi podejmować decyzje. A nie zawsze możemy stworzyć taką sytuację. Więc wobec tego ja teraz ludziom wdrukowuję, że pieniądze, wszystko na pieniędzy, bo bez pieniędzy człowiek żyje w nędzy. Na szlachtę taką z urodzenia, na tych ludzi, którzy mają jakąś tam zbogacili się, prawda? I na ludzi, którzy dopiero w jakiś sposób poprzez swoją pracę i działania aspirują. To jest, nie mieszajmy, trzymajmy się tematu. Nie, no to o tym ja mówiłem wczoraj, nie ma sensu powtarzać. Teraz mówię o tym, jak odróżniać głoszone poglądy, które są rzeczywistymi motywacjami danego człowieka, od tych drukowanych przez otoczenie. Analogiczna sprawa dotyczy innych typów motywacji. Więc jeśli ktoś deklaruje, że ma motywacje ekonomiczne, że pieniądze są najważniejsze, to wystarczy zapytać go o definicję pieniądza. I najczęściej albo w ogóle nie poda, albo poda to, co, no, co mu też drukowano, że to jest miernik wartości. Albo definicję wartości. To Jerzy S. No to dalej można ciągnąć oczywiście definicję wartości, ale zostańmy przy pieniądzu. A jest tyle definicji wartości, ile kierunków ekonomicznych. To zresztą pamiętam, jak już nie trzeba. Profesor Kurowski miał wykład i mówi, nie ma jednej teorii wartości. Jest tyle teorii wartości, ile jest ekonomicznych kierunków. U nas obowiązuje teraz teoria wartości monetarystyczna. To już jest zaawansowana. No monetaryzm jako ostatnie stadium liberalizmu. Ostatnie gnijące stadium, już takie biurokratyczne, parafrazuje Lenina, który mówił, że imperializm to jest ostatnie stadium kapitalizmu. Więc proszę pana, no oczywiście można, tak jak pan powiedział, jeszcze o wartość pytać. I nie podadzą definicji. No albo powiedzą, że wartość to jest tyle, ile nabywca jest w stanie zapłacić. A dlaczego nie tyle, ile sprzedawca żąda? To jest sprzężenie zwrotne, które oscyluje wokół pewnej wartości, wielkości. Czyli
Możemy też zapytać, co to jest kapitał. No właśnie, a propos wiernictwa, to ten... To je, zapytać, co to jest kapitał, tak jest. Za co to jest? I bardzo szybko się okaże, że ci ludzie nie wiedzą, o czym mówią. Jak mówi, że pieniądze decydują o wszystkim, a nie wie, co to są pieniądze. Albo podaje taką definicję, z której by wynikało, no tak, że no, o temperaturze decyduje termometr. No to Wałęsa powiedział, tu już mam termometr. Nie będziesz pan miał gorączki. Bardzo logicznie powiedział. No właśnie, to ten, a propos miernictwa, to tam Jerzy S. na liście podkreśla, że najważniejszą rzeczą, jaką można się uczyć od pana docenta, to jest miernictwo i wszelkie miary. To jest, metrologia. Tak, metrologia to jest podstawa nauczania docenta i najważniejsza rzecz nauczania docenta. Czy pan docent się z tym zgadza? Zależy, ja proszę, metrologię. Właśnie, to dosyć oryginalne poglądy. No to pan łatwo się domyślić, że na takie pytanie ja odpowiem pytanie. To jak rozumieć metrologię? No można tak metrologię zdefiniować, że to będzie prawda. Ja trochę inaczej definiuję, ale to jest konwencja, tylko terminologiczna. Mniejsza z tym. Jemu prawdopodobnie chodziło o ścisłe myślenie. Pan ten na pomiarze. No. I owszem, na poziomie matematyki i metacybernetyki to wchodzimy w metrologię jak najbardziej. Ale na poziomie aksjomatycznej teorii poznania, no to no chyba, że tu trzeba zaznaczyć, jest tak zwane skalowanie jakościowe, czyli kategoryzacja, to podpada aksjomatyczna teoria poznania. Po prostu się wagi nadaje, ważkości. Nie. Podział na kategorie. Znaczy najpierw, jak chcemy coś mierzyć... Przedziałowe? Nie, przedziałowe. Jedna z drugiej wynika. To znaczy, jeżeli chcemy coś mierzyć, to musimy najpierw jakościowo skategoryzować, co my chcemy mierzyć. Podstawa statystyki. Mierzyć ciepło. No jak chcemy mierzyć ciepło, to musimy zdefiniować ciepło i powiedzmy, żeby nie mierzyć światła jako ciepła. Będzie światło na etacie ciepła. Prawda? W ogóle jakiekolwiek... Kategoryzacja to jest właśnie definiowanie. Można to tak ujmować. Niektórzy matematycy to tak rozciągają matematykę, że już wychodzą poza te ilościowe sprawy. I, no i można wtedy pod to aksjomatyczną teorię poznania podciągać. Ale to ja nie tą siatkę terminologiczną stosuję. No i proszę was, tutaj od razu się okaże, że ktoś uważa, że najważniejsze jest coś, ale on nie wie, co to jest to coś najważniejszego. No proszę was, to jest, przejdźmy do spraw transcendentnych. Ktoś mówi, Bóg o wszystkim decyduje, Bóg jest najważniejszy. A ja pytam, jak pan Boga definiuje? No właśnie. I powietrze uchodzi. I tacy ludzie, jak zaczną dyskutować, no na przykład z genderowcami, to polegną. Boga nie mogą zdefiniować. Z nimi tak trudno polegać. Jaką pan używa definicję pana Boga? Stwórca wszechrzeczy, początek i koniec wszystkiego. No to... To, co Mazur i jemu podobni określają materią, to jak najbardziej pasuje. Ale to nie jest definicja tomistyczna, która jest przyjęta. Ale ja nie chcę tomistycznie stosować definicji. No nie, pan nie... No to jest zbliżone na przykład o inflację. Na temat procentów, które mówiliśmy ostatnio z nami. Potępienie procentów to jest sprawa etyczna, a nie poznawcza. Nie mieszajmy tych spraw. Nauczmy się rozdzielać procesy decyzyjne od poznawczych. Dzisiaj żeśmy też to patroszyli przecież.
na tych poprzednich planszach. Definicja, której mnie uczono na religii. No zresztą tu pan wymienił, definiuje pan przez pewne atrybuty. Czy początek boskości. Koniec, to może trochę źle powiedziałem. Przyczyna i cel wszystkiego. No dobrze, ale są różne to definicje. No ale to jest opis. Przyczyn. To jest no to wymienianie atrybutów. Praca jakaś istoty Boga. Myślowa, która jest oparta na opisie. To jest trywialne. W rzeczywistości od pracy, która jest oparta na sproblematyzowaniu. Prawda? Słucham? Jest praca oparta na jakimś opisie rzeczywistości, ona jest łatwiejsza, a też bardzo potrzebna. Ja mam pracę, gdzie jest sproblematyzowanie. No wymienia się problematycznie. Wtedy tam są potrzebne kategorie właśnie. I tam jest potrzebne definiowanie i tak dalej. No, w każdym razie za moich czasów to za lekcja. To w szkole średniej było. W szkole. W okresie stalinowskim religię miałem w szkole i to bardzo dobre wydanie. I no definicja była taka. Bóg jest to istota najdoskonalsza, która istnieje sama za siebie. Koniec. Ja bym Boga zdefiniował. To wszystko, co pan mówi, wynika już z tego. Ja bym Boga zdefiniował. Pan wynika, pan robi model Boga i wynika, że ma takie cechy. A ktoś następny powie, jeszcze pan pominął jedną cechę. To nie da się zdefiniować. Ja bym zdefiniował. Podałem definicję. Co to znaczy w sposób pewny? Która to jest istota najdoskonalsza? Nie, ja bym... Która? Ja bym... A pan to nie powiedział, że jedna? No, przepraszam. A. Jak pan będzie szukał, to pan znajdzie tylko jedno. Ja bym nie zdefiniował. Monoteizm. Ja bym zdefiniował imieniem Boga. Jestem, który jestem. No to właśnie jest. To z tego się wychodzi. Tak, dokładnie. Tak. Istnieje imieniem sam Boga. Ze siebie. Dokładnie. Istnieje sam ze siebie. I to jest wszystko. Właściwie można by pominąć to. Tak, istota najdoskonalsza. Można pominąć. No tak, to jest to. Jest to byt, który istnieje sam ze siebie. To jest już. Tak? No, ja się imienie Boga wynika reszta. Że? Tak. Imienie Boga jest ujawnione na Biblii. To już nawet w Starym Testamencie. Tak, w Starym Testamencie. Dlatego nawiązuje do Starego Testamentu. Tak jest, dokładnie tak. Ale no, bo to jest też definicja po atrybucie. Tak, to jest definicja. To jest też definicja po atrybucie, po atrybutach. Jaka? Nie po cecha. Jestem, który jestem, myślę. Nie. Ty jedziesz. To jest definicja klasyczna. Ale jestem, który jestem, czyli na podstawie czego? No jestem, który jestem. Tylko nie rozumiesz tego? A co to znaczy psychologia? Nie trzeba cały tom zrozumieć. Być to jest ważniejsze niż mieć. Więc to można powiedzieć. Tak. Jestem, który mam. Tak jest, zawsze istniejący. Ważniejsze jest być czy mieć. Teraz się ludzie umawiają, że najważniejsze jest mieć. Nauka, więc dawniej uczono, że najważniejsze jest mieć. Nie, ale to się nie wiem, poka to. Ale to... Muny to wyobraźnie, nie uczono. Przecież święty Paweł definiował Boga, Bóg jest miłością. No ale to było później, to jest Nowy Testament. Nie, to jest... To było hasło reklamowe. Ale nie tylko miłością, nie. Tak, no potem jeszcze słowem, światłością. O, tak! Sprawiedliwością, wszechwiedzą. Cech można wymieniać bardzo dużo i nigdy nie będzie. Ale tą miłość kompletnie na poziomie Mazura znajdzie się najwyżej. To przyrasta nasze możliwości. No bo Bóg. Dlatego Bóg w Starym Testamencie sam się wymienił. Burgeru Alfons też mówi, kochajmy się bardzo. No tak, ale miłość można też różnie zdefiniować. I no, jakbym wam powiedział, jak miłość do ojczyzny definiował politruk Stanisławski, to jest tak nieprzyzwoite, że nie będę tego przytaczał. Proszę państwa, to już skończyliśmy to, co dzisiaj było przewidziane. Ale jak rozróżnić na przykład... Proszę tylko następny... Etyczno-ideologiczny. Co? Na przykład ideologiczny od etycznych też. Jak ktoś deklaruje, że jest etyczny, tak naprawdę się kieruje ideologią albo na odwrót. No ideologiczny to cel jest najważniejszy. No tak, ale jak rozpoznać, jakimi metodami rozpoznać w rozmowie najłatwiej?
Aha. Jeżeli ktoś deklaruje, że no nie, no to, jeżeli ktoś deklaruje, że się kieruje etyką, a się kieruje ideologią na przykład. No to prawdopodobnie nie zna definicji, bo się to miesza, co w Polsce jest bardzo często. No więc właśnie, to się w Polsce często myli. To trzeba mu podać definicję i wtedy niech się wypowiada. A jeżeli ktoś zna specjalnie, chce maskować to, że się kieruje ideologią i wydaje, że etyką? No to takich przypadków to raczej nie... Nie, nie, dobrze, nie znajdziecie, dlatego że nasza wiedza nie jest tak powszechnie znana. Jest to statystycznie pomijalne, jest pana docenta. Tak, absolutnie. Ta nazwa jestem, który jestem. Jak wytłumaczycie. Problematyczna, że zaraz możemy zapytać, co to jest istnienie. To jest problem. To samo świadomość, to trzeba rozróżnić z tego nazwą. Trzeba definiować. Myślę, że ta definicja, którą ja podałem. Istnienie, no to różnie można definiować istnienie. Dla subiektywnego idealisty istnieje to, co on uważa, że istnieje. I w tym rozumieniu Bóg istnieje, jak on uważa, że Bóg istnieje. A jak uważa, że Bóg nie istnieje, to Bóg nie istnieje. A dla realisty oczywiście to jest co innego. Teologia cybernetyczna. To już jest, nie ma to można tak nazwać. Taki przedsionek. Mógłbyś powiedzieć, że prywatny. Tak, tak. Ale mówię krótko, jeżeli nasi duchowni i zawodowi katolicy nie przyswoją sobie nowoczesnej aparatury pojęciowej i dowodowej, to przegrają. Dlatego, że na gruncie tradycyjnym są słabsi od drugiej strony. Absolutnie. Także trzeba tłumaczyć, że trzeba się uczyć, upłynąć nie ma problemu. Na jakim gruncie są słabsi? Nie się pojęciami, którymi w ogóle... Na gruncie tradycyjnym dyskusji. Druga strona jest mocniejsza. Przeminął wiek złoty. Ma więcej wieców, które w ogóle mają wielkowce. Tylko to są słuszne problemy. Które nie są rozwiązywane przez katolików, czy w ogóle emocjonalnie się wszystkim po prostu nie rozumiem. To nie uderza. Ignorancja. No, to już inne sprawy. To jest pierwsze. Tak. To jest pierwsze, to nie rozpoznaje. Uderzające. No to niech się od razu nauczą nowoczesne aparatury i wtedy oni będą wiedzące, a tamci będą ignorować. Wpuszczamy dlatego, żeby się każdy nauczył. Także, żeby nauczył się roboty, chłop, baba. Jak to, że to, że ja na nich się pokrzyczało.